Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemu Przemek. I witamy Was w kolejnym odcinku kawy. Rozmówek. I planszówek, czyli co sobotnim podcaście, chyba że jest jakaś sobota, co wypada, chyba że są wakacje, chyba że ktoś to ogląda, to jest wideokast, bo to się da tylko oglądać. Ale wiadomo, że można YouTube'a włączyć i po prostu słuchać sobie w tle, prawda? Tak, także wszystkich, którzy liczyli na to, że się obudzą i będzie sobota, tak, jest sobota, bo jest kawa, rozmówki i planszówki. Także w tą stronę to działa. Słyszymy jakieś dźwięki, bo przychodzi kurier, ale to nas nie powstrzymuje wcale. Kurier przynosi nowe gry do ogrywania, recenzowania i tak dalej, więc jasna sprawa. Albo odbiera paczki, które my wysyłamy. Kurier jest kurier. No. Kurier jest kurier, Łukasz z DPD, pozdrawiamy pewnie. Więc co chcemy powiedzieć dzisiaj? Po pierwsze, kilka słów ogłoszeń ważnych. Tak. Ale dzisiaj odpowiem na wasze komentarze. Tak. Ale zainspirowałeś mnie, Przemysławie, w zeszłym tygodniu tym, że wspomniałeś o Merkuriusie. Nie do tego, żeby w niego zagrać, tak, ale żeby go przywieźć ze sobą do biura. Tak. I żeby troszeczkę o tej grze porozmawiać. A zagrałbym. Jest to gra sprzed, no nie wykluczam, jest to gra sprzed 8 lat moja. Jedna, nie jest to pierwsza gra, która była wydana, ale jest to pierwsza gra, którą, jeśli się nie mylę, podpisałem licencję, albo inaczej wydawca już się zgodził, żeby ją wydać jako pierwszą, ale później wyszła po czymś innym i w ogóle tak z perspektywy czasu, bo to już dużo czasu minęło, w kolejnych kawach może na różne moje gry spojrzymy sobie, że dobrze tak powiem. I dzisiaj zaczynamy od Merkuriusa, bo tak go wywołałeś. I rozumiem, że już w tym momencie rozpoczynamy Merkuriusa. Nie, za chwilkę. Za chwilkę. Ogłoszenia najpierw, potem komentarze. I oczywiście konkurs regresywny, tak? Wtórny. Wtórny? Łukasz. Ja się szykuję przed odcinkiem i my tu nie jesteśmy od dwóch minut. My tu już naprawdę trochę czasu spędziliśmy w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Wtórny. I Łukasz już z czwarty raz się pyta. Regresywny, jo? Więc, jo, Łukasz. Więc uwaga. Zaraz przejdziemy do konkursu wtórny. Czyli najnowszej i żeby nie powiedzieć najlepszej, ale jednej z najlepszych inicjatyw, jakie udało mi się w moim życiu stworzyć. Przepraszam, ty stworzyłeś ten konkurs? No ale ty... Bo ty... Ja stworzyłem hasło, okej, którego ty nie używasz, ale ja stworzyłem ten pomysł, chciałem ci powiedzieć. Ty musisz kawę zacząć oglądać, to co my... Ja to powiedziałem, a ty mówisz, ty świetny pomysł. No ludzie, no mój pomysł to jest. Łukasz. Tak? No. W sensie ty chciałeś dać nagrodę komuś wstecz, a ja powiedziałem, o, róbmy tak co tydzień. No, ale ja stworzyłem ten pomysł, że ludzie będą dawać jakieś odpowiedzi, nie, a w związku z tym... No to, to mi o to chodziło, to jak ja powiedziałem... Słuchajcie, ogłoszenie, zaraz wytłumaczymy, czym są konkursy. Dzisiaj będzie konkurs, kto na to wpadł w ocencie. Może, nie wiemy. Uwaga, w najbliższym czasie startuje kampania Lumerii. Już jest pełny gameplay i jak ktoś go nie widział, to za chwilkę będzie spoiler. Spoiler, kto wygrał nasz pojedynek, pojawi się za kilka sekund, więc możecie przewinąć o 30 sekund w przód. Wygrał Przemo, więc ja będę musiał mieć koszulkę z twarzą Przema i z jakimś napisem, tak. Więc to tylko jako ogłoszenie i przypomnienie. Ale to ja chciałbym tylko dodać, ponieważ tam niewiele, jeżeli sprawdzam ostatnio, niewiele pojawiło się komentarzy z propozycją napisu, więc tutaj też możecie wpisywać, jeżeli widzieliście ten pojedynek, albo przejdźcie i sobie zobaczcie, ale możecie dawać w komentarzach propozycję, co miałeś się znajdować na koszulce. Szybko, musicie szybko dawać te propozycje. To jedno zdanie, to nie musi być jakaś duża, nie? Zbitka. Więc Lumeria, dwuosobowa gra karciana, bardzo fajna, bardzo fajny pojedynek, emocjonujący. Na kanale Zagram w to już jest dużo informacji na temat kampanii, na temat cen, na temat zawartości, na temat mechaniki, na temat historii powstania. Warto przypomnieć fakty. Nie, może już zapomnieliśmy, ale pewne fakty związane z tym, jak wyglądają kampanie na Zagram w to. Tak. Zaczyna się kampania o 10 rano. 14 stycznia. Lipca, przepraszam. Lipca, czyli wtorek. Warto być i brać udział we wsparciu pierwszego dnia, ponieważ zestaw tych dwóch gier naraz pierwszego dnia będzie w bardzo dobrym cenie, ten pakiet. Warto wspierać, bo to też wpłynie na pojawienie się nowych rzeczy w tej grze. Jest potencjał, że oprócz tych czterech frakcji, tych frakcji będzie więcej. Jej branie, też wsparcie pierwszego dnia to nie tylko najlepsza cena, ale też dodatkowa szansa na wygranie torby Zagram w to, albo jakieś gry od Cuba. Będzie też live, więc po prostu warto być i warto kupować polskie rap płyty. Tak, więc... A jeżeli jeszcze wracając do pojedynku, to polecam, jeżeli go oglądaliście, sobie włączyć go na początku i na końcu i porównać odcień czerwoności naszych uszu. To jest prawda. O to, moim zdaniem, to jest też trochę świadczy właśnie o Lumerii. Zdecydowanie. No już ja próbowałem podejść do tego pojedynku lekko. Tak. I moje
emocje i moje moje odczucia na temat tego, kto wygra lub przegra, bardzo w trakcie się zmieniały. Tak. Stąd też te emocje mnie tak brały trochę, tak mnie brały z zaskoczenia. W sensie, bo to jest ciekawe w ogóle, że to jest gra na planszy, ale też trochę nad planszą, w postaci takiej, że my jakieś emocje pokazujemy, ale... Przede wszystkim nad planszą jest dlatego, że ja mówiłem na głos, co planuję zrobić i ci pomagałem. Trochę tak. Ja jestem... Ja mięknę na starość, ta trójkę dzieci, prawda, żona i to wszystko. Tak, po prostu. Mięknę. Ale chciałbym powiedzieć, na że starość, chodzi o to, dużo że powiedziane, jest... po 30. Po 30. Ale chciałbym powiedzieć, że niektóre z tych emocji to są emocje, których ja nie chcę pokazać i chcę je schować, tak. I one wychodzą w uszach. Mm. A niektóre to są takie, które ja chcę pokazać, po to, żebyś ty je widział, żebyś ty może coś zrobił lub nie zrobił, może blef, może nie blef. Wiesz, o co chodzi, że wiem, może ja chodzi. Się czuję pewny, a wcale nie jestem pewny, ale chcę, żebyś ty wiedział, że się czuję pewny. Tak. Wiesz, więc jakby to jest ciekawe. Wszystko rozumiem. Więc emocje, które pokazujemy w uszach, to jest coś, co na pewno w tej grze się pojawia. Polecamy. Tak. Przejdziemy przez wasze komentarze teraz i będzie konkurs wtórny. Yes! Już prawie powiedziałem regresywny. Bo no. A miał być... Słuchaj, uwaga. O. Wymyślmy jakąś graficzkę wspólnie. Tutaj rzucam wyzwanie Dawidowi, żeby się pojawiał. Jingle się nie udało zrobić. Jingle był podobny do pudełka pełnego pomysłu. Tak, to ludzie zasugerowali, to prawda jest. Ja zapomniałem, jak on leciał, więc... Pudełko pełne pomysłu. Nie, to pamiętam, nie będę jingla. Że konkurs regresywny polega na tym, że... Wtórny. Dobrze, to się skończy w końcu. Konkurs wtórny polega na tym, że wy piszecie w komentarzach na naszych filmach, co sobie chcecie. W ogóle odpowiadacie na różne tematy. Możecie się oprzeć o klawiaturę. Po prostu. Chociaż to może jest przesada, bo chcemy dyskusji. O, może wtedy nie wygrają, bo może to nie będzie ta odpowiedź. No wiadomo, ale rozmawiamy dzisiaj o Lumerii, o Merkuriusie, o różnych rzeczach. Piszcie o różnych rzeczach. A my później patrzymy na ten komentarz, różne, i myślimy sobie... Takie było pytanie i to jest odpowiedź i ty wygrywasz grę. Dokładnie tak. Więc dzisiaj do wygrania jest, już w zeszłym tygodniu był pierwszy konkurs wtórny i dzisiaj kolejny konkurs wtórny. Przemysławie, kto wygrywa najlepszą grę o kotkach? No to już ci mówię, bo pytanie było, tym razem pytanie było nietypowe. Tak. Bo pytanie było o gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych, który występuje wyłącznie na Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Małopolskiej i na Roztoczu, czyli nasza polska roślina. Czyli pytanie było przyrodniczo-biologiczne. To nietypowe pytanie jak dla podcastu planszówkowego, ale rozumiem, że zdarzają się i takie, prawda? Tak, i teraz tak naprawdę, już mam. Zwycięzcą jest Saki 1000. Saki 1000, napisz na kontakt mapa Łukiego. Tak. Odpowiedziałeś na pytanie, którego nie było. Tak, i odpowiedź to Ostrożeń Panoński. O! Ostrożeń Pannoński, to jest ta roślina. I uwaga, odpowiedział dobrze. I Saki, on lub ona, jest o tyle cwany, że napisał odpowiedź do wtórnego pytania konkursowego. Tak. To Ostrożeń Pannoński. Tak. I to nie jest klucz, nie zawsze tak komentarz wygra, ale dzisiaj wygrał. No, takie było pytanie takie akurat było... o tą roślinę z Lubelszczyzny. Więc dziękujemy bardzo za odpowiedź i udział w konkursie. Wygrywasz grę, proszę napisz do nas w przyszłym tygodniu kolejny konkurs wtórny z pytaniem, które się objawi za tydzień. Tak. Kilka komentarzy. Ja naprawdę uważam, że to jest top pomysłów mojego życia. Dobra, naszego życia. Naszych pomysłów. Może my nie mamy wspólnego życia jakoś bardzo, ale trochę mamy. Uwaga. Bardzo z życia historia. Joanna, która dała kilka ciekawych komentarzy. Joanna K. Ja gram z mężem i chciałbym, żebyś ty, Łukasz, się odniósł do tego w skali 1 do 10, jak bardzo ty masz również tak samo. Mhm. Ja gram z mężem i też często po podliczeniu punktów jest dyskusja, czy aby na pewno punkty dobrze są policzone, lub teksty typu wygrałbym, gdyby tylko. I niestety taki jestem. Lub w sumie to miałbym więcej punktów, gdyby. Niestety taki jestem. Nie wiem, czy 10, bo to byłoby przesada, ale rzeczywiście... Jak bardzo to nas ukuło w serce, Joanna, nie? Ja rzeczywiście tak graliśmy chyba w Azula jakiś czas temu z Olą, albo z kimś tam jeszcze. Mam tendencję do tego, żeby po grze troszeczkę się sadzić, wymądrzać. Z jednej strony jak wygram, a jak przegram, to usprawiedliwiać i kombinować. I moje męskie ego jest tutaj... Tak. Męskie. Moje ego. Łukasza Woźniaka. No, nie masz żeńskiego ego. Ja mam, jakie ego mam, proszę się odczepić, ale jest ono rzeczywiście dosyć rozdmuchane i przegrywanie w gry planszowe jest jednym z form temperowania.
I co ciekawe, w sensie, bo to jest też trochę moja cecha, moja żona mi to troszeczkę wygarnęła właśnie, jak przeczytała ten komentarz, to ona mi na to zwróciła uwagę. To nie jest trochę twoja cecha, ty jesteś uosobieniem tej cechy, Przemek. Czyli my jesteśmy bardzo podobni do siebie. Nie, ja jestem w tej skali 6,5, ty jesteś 10,5, 12. O, naprawdę? No dobrze, Łukasz, a propos rozdmuchanego ego, więc... Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ciekawe jest to, że tak jak się nad tym zastanowisz, to nie jest prawda, że gdybym ja tylko coś zrobił, bo gdybym ja tylko coś zrobił, to wszystko by się mogło inaczej potoczyć i przeciwnik też mógłby zrobić inne ruchy i wciąż wygrać. Tak, oczywiście. Wiesz, o co chodzi, że nam często się wydaje, poszedłbym tu, zdobyłbym 10 punktów i bym wygrał nad tobą, bo ty masz wciąż tyle samo punktów, ile masz, nie? Chociaż jest, czasami bywa w grach tak, że jesteś w stanie usiąść i zejść do poziomu jednej decyzji, i pokazać matematycznie, no, że tak, tu że, byś straciłeś 20 punktów teraz, że zdobyłeś 5, a mogłeś 10, więc dosłownie jesteś 5 w plecy. Ja mam czasami takie momenty, że pod koniec gry mówię, ostatni ruch to było tyle, a nie tyle i dałoby się to gdzieś tam... W Lumerii na przykład twój ostatni ruch. Dobrze, Joanna wciąż skomentowała taką rzecz, że oglądała sobie nasz odcinek ostatnio i mąż pyta, czy tu występuje Karolak z Miodowych Lat, bo słyszy jego głos i po zastanowieniu faktycznie Łukasz ma podobny głos do Karolaka. Karolak jest w Miodowych Latach? To nie jest ten, co jest we wszystkich polskich komediach? No tak, ale Karolak w sensie no jest w innych komediach, jest w Ranchu i tak dalej, ale mi się najbardziej kojarzy z Miodowych Latach. Nie, to nie jest Karolak. Karolak to nie jest, to jest ten, co był... Ty nie wiesz, to jest Karolak. Tomasz Karolak? A nie, to ty, bo ja pomyślałem z Krawczykiem. No. Shit. Ja, ale ona napisała, że Karolak. Jestem jak Karolak, tak? Tomasz... Tak, Karolak, jak on wyglądał? Bo nazwisko jest bardzo takie, nie? Chwytliwe. Polish aktor. Taki. Ach, ten Karolak, tak. M jak Miłość, czy co tam? Nie wiem. Nie grał w M jak Miłość? Nie wiem. Nie. No ja nie jestem dobry w polskich aktorów. To jest polski aktor klasyczny, który gdzieś tam grał i kojarzy go z czegoś, prawda? Poczekaj, bo on nagrał jakąś piosenkę. O, matko jedyna. Tak? No, poczekaj, jak to leciało? Cię właśnie tam, weź zaśpiewaj. Nie będę słodki smak. Nie znam tej piosenki, nie znam twórczości Karolaka. Ale co, przyznajesz, że w sensie, że skali 1 do 10, jak podobny jestem do Karolaka z Miodowych Lat? Zero. Uwaga, ciekawostka jest też taka, że my nigdy nie usłyszymy swojego głosu tak, w taki sposób, jak on faktycznie brzmi. Ja nigdy nie usłyszę. Dlaczego? Bo on idzie od razu, wiesz, tutaj do ucha. A jak nagrasz i puścisz go sobie? No to słyszysz nagranie, ale tak w rzeczywistym dźwięku, w sensie jak on faktycznie na żywo brzmi, to nigdy siebie nie usłyszysz poprawnie. To mi kiedyś profesor powiedział, gdy oglądałem, zresztą nie mi, tam słyszałem jakiś wykład, że my nie słyszymy naszej barwy głosu tak naprawdę poprawnie. Czyli jest szansa, że ja brzmię że jesteś Karolakiem, a nie wiesz o tym po prostu. No, nie jestem super fanem jego twórczości, ale też nie mam jakichś myśli, ja potem wrócę sobie posłucham jego głosu. Dokładnie. Łukasz, czy masz już wszystkie talie do Keyforge'a? Ktoś pyta. Nie. Ale chciałbyś. A da się mieć wszystkie? To jest pytanie troll, Przemo. Nie tak? Ma, no, bo nie ma wszystkich, albo nie ma wszystkich. A, okej, okay. Dobra, no to ja się nabrałem. To jest pytanie żarne, które nabrał się Przemo, a nie ja. Super. No, Łuki. Ale to widzisz, jak ja bym to pytanie w ogóle pominął. Nie da się mieć wszystkich talii do Keyforge'a, bo one są wszystkie różne. No tak. Więc na tym polega w sensie, żart tego pytania. Tak, bo ja wiedziałem, że one są różne, ale sobie pomyślałem, że one są różne, ale skończone. Czyli wiesz, mamy nawet jak są różne Pokemony, możesz ale zabrać to znaczy, różne. Muszę wejść ludziom do chaty i im zabierać talie, które oni już kupili, żeby mieć wszystkie, rozumiesz? To prawda, dobrze, okej, okay, wycofuję się. Bendy pyta Łuki, czy no chodź już chodź, to także tekst, którym zdobyłeś serce Oli. A komu ja tak powiedziałem? Ty powiedziałeś, no chodź już chodź, jakbyś chciał kota mieć. Otwierasz okno i mówisz, no chodź już chodź. Tak, no, nie pamiętasz? Nie. Że otwierasz kota i pierwszy Rudego wypychamy i on przychodzi do ciebie. Jakbyś chciał mieć kota, to byś otworzył okno i zaprosił kota. Aha, w tym sensie. Aha, mówię, no chodź już chodź. Dobra. Masz już? Kumam już, no, ten dowcip sytuacyjny. Tak. Lepszy, delikatnie lepszy od twojego dowcipu tak. Z ryżem i makaronem, tak, ale tak, nie tak, bardzo. Tak. Uwaga, Edyta skomentowała taką następującą rzecz. Moja wczorajsza planszówkowa historia. Namówiłam mojego 7-letniego syna do zagrania w Brzdęk w kosmosie. Gramy, on już dorwał artefakt i pędzi do kapsuły ratunkowej, a ja zhakowałam dopiero pierwszy komputer. I teraz uwaga. Patrzę za okno, przestało padać. Trzeba iść na boisko. Skończymy grę, jak wrócimy. Przetrzymałam syna na boisku 3 godziny. Czas spać. Gra nie rozstrzygnięta. Nadal pozostaje domowym mistrzem. PS, powinniście podawać linki do t-shirtów a propos. To mniejsza z tym. Ale chodzi o to, że
Genialna taktyka. Ja jako obecny rodzic i przyszły rodzic, który będzie grał ze swoimi dziećmi w cięższe gry, tak, bardzo mi się to podoba. Po pierwsze, podoba mi się wyjście na dwór, tak, jako coś, co nie zawsze musi wygrać z planszówką, ale czasem powinno. Tak. A po drugie, podoba mi się uczciwość w zachowaniu pozycji. Ja w ten sam sposób właśnie jestem mistrzem Polski, oficjalnym mistrzem Polski gry Shotem Totem. Nie wiem, gdzie jest, o tam stoi puchar. Ja jestem były jedne finały. Nie wiem, czy były inne, ale nikt się do mnie nie zgłosił, nikt nie rzucił mi wyzwania. Albo były jedne, a na resztę, jak ci zapraszają, to ty usuwasz maile. nie dostałem żadnego zaproszenia. Nie było. Tak jak w boksie ktoś ma pas, to potem trzeba z nim walczyć. Ale nikt ze mną o pas nie walczył. Były sparingi takie, wiesz, o co chodzi, w siłowni. Nie wiem, gdzie była boks i siłownia. Ale domyślam się. Ale to nie było walka o pas, więc ja wciąż mam mistrzostwo Polski, całej Polski, tak, całej, tak, w Shotem Totem. Ale czyli na przykład, jeżeli na przykład... W ten sam sposób nie gram z nikim. Jak cię ktoś teraz na przykład w Lidlu przyłapie i mówi, Łuki, gramy tu i teraz o pas, to ty zaczniesz uciekać. To nie tak działa. To nie tak działa w boksie i to na pewno nie tak działa w moim życiu. A, okej. Okay. Czyli u ciebie to musi menadżer z menadżerem się tak spotkać, jest, ustalić stawki, garze, zaprosić prasę. Tak, ty musisz wejść na ring ze swoją muzyką. Jessica? Please don't make me cry. No myślę, że to byłaby w czołówce rozważanych utworów, które bym... Na wejście. Miał. Dobrze. Jessica. To jeszcze z takich ciekawostek, to grałem ostatnio, nie wiem, czy ty w coś grałeś ze swoją żoną, ale ja grałem w prezent, który moja żona dostała na urodziny. Gra, która jest nam bardzo dobrze znana, ale ja jej wcześniej w kolekcji nie miałem, a jest bardzo fajna. Czyli 7 cudów świata pojedynek. O, tak? I co? Bardzo się mojej żonie podoba, aczkolwiek jest taka trochę, że jeszcze przegrywa, więc tak, zbiera siły, ale czuję, że będzie niedługo wygrywać. 7 cudów świata w ogóle, to duże 7 cudów świata wychodzi teraz w jakiejś nowej szacie graficznej w najbliższym czasie. Nie wiem, jak bardzo i co to znaczy. Jakbyście chcieli newsy planszówkowe, to my tutaj mamy... Piąte przez dziesiąte, nie na bieżąco, więc nie szukajcie ich tutaj. To prawda. A ty w coś grałeś z żoną, czy nie? Chyba nie. Weselny jakiś był weekend. A, wiem, w co grałem z żoną ostatnio. No. Ale my tak próbujesz, przyciskasz mnie do muru, a ja grałem w coś z żoną moją. W prototyp mojej gry. Jakiś nowy, czy...? No, taki trochę nowy. I był bardzo fajny. Ja w nogą nie grałem jeszcze? Nie bardzo. Nie do końca. Trochę. Nie w tą wersję. No, bardzo fajnie się grało. Ola w ogóle, to była po raz pierwszy od długiego czasu, kiedy akurat z Olą grałem na takim etapie w prototyp. To kiedyś to ona zawsze była moim... O, i teraz przechodzimy płynnie do Merkuriusa. Tak. Kiedyś to było. Chociaż to są jeszcze czasy sprzed małżeństwa mojego, tak, kiedy testowałem tą grę z moim kolegą na studiach. A później Ola zawsze była pierwszym testerem, z którym gram w brzydką grę, w sensie brzydką pod kątem komponentów, niedopracowaną mechanicznie, i ona była pierwsza od tych uwag. No i tak przyznam szczerze, że nie wiem, dlaczego w pewnym momencie przestałem, bo zacząłem mniej gier robić. Dobra. A z kim testowałeś? Z Samuelem? To z Samuelem, między innymi. Pozdrawiamy Ciebie, Samuel. Więc tak, słuchajcie, dlaczego mówimy o Merkuriusie? To jest gra, która już ma swoje lata, już... W międzyczasie była na jakichś wyprzedażach, tak. Nie mam, Rebel już jej nie dodrukowuje, już żadnych tantiemów z tej gry, z tytułu jej sprzedaży nie dostaje, więc to nie jest teraz reklama nowej gry czy promocja, tak. Tylko raczej Przemo o niej wspomniał i tak jak powiedziałem, jest to jedna z pierwszych gier, które były wydane z moim nazwiskiem. Pomyślałem, że tak z perspektywy czasu jestem w stanie powiedzieć troszeczkę o tym, jak to wyglądało, jakieś wnioski może wyciągnąć. Taka jest myśl. Co ty o tym, co powiesz? To nie jest twoja pierwsza gra, którą stworzyłeś? Znaczy, pierwsza gra, którą stworzyłem, którą pamiętam, to jest gra, która była, jest grą, która nie pojawiła się na rynku. W ogóle pierwsze ileś gier, tak? Było niewydanych. I spośród gier, które zostały wydane, to była pierwsza rozmowa z wydawcą, który powiedział, że ją bierze. I teraz tak. Ale to nie znaczy, że ona pierwsza się wydała. Wydrukowane pierwsze były szalone małpy w treflu. Ja tak pamiętam historię, ale fakty można sprawdzić pewnie. Więc tak, kilka zdań o Merkuriusie, nie będziemy wchodzili w szczegóły. Tak. Jest to gra o giełdzie. Jest to gra o giełdzie, ale ponieważ chciałem ją osadzić nie teraz, współcześnie, tylko gdzieś w historii, to jest to gra o giełdzie, jeśli się nie mylę, holenderskiej w XVII wieku. Jesteśmy mieszczanami na amsterdamskiej giełdzie. Inwestujemy w różne kompanie, tak, wschodnioindyjskie, które płyną
i wracają do nas z towarami. I teraz my zagrywamy karty wydarzeń, które pokazują, czy im ta podróż idzie szybciej, czy wolniej, prawda? Czy tam im coś się wysypał, jakiś towar, czy może jakiś nowy po drodze zebrali. Czy są jakieś krachy na rynku, dokładnie, czy wszystko idzie gładko. I my te karty zagrywając wpływamy na cały rynek, a wszyscy kupujemy i sprzedajemy udziały. Trzeba wiedzieć, kiedy sprzedać, trzeba wiedzieć, kiedy kupić, tak żeby na koniec mieć jak najwięcej pieniędzy. Więc jest to gra taka bardzo, bym powiedział, w kontekście swoich podstawowych założeń jest bardzo prosta, bo chodzi o to, żeby kupić tanio, sprzedać drogo, obserwować i tak zarządzać ręką i planować, żeby jak najwięcej pieniędzy wycisnąć. I jest to gra od 3 do 5 graczy. Więc to też jest tak, że czasami my jesteśmy we dwójkę w jakimś interesie sytuacyjnie, prawda, ale chcę też być z innym graczem w jakimś interesie, wyprzedzając was obu, więc... Czy tak, myślisz, że jak ktoś gra na giełdzie dzisiaj, to by się też odnalazł na kursie? Spodobało pamiętam, się? Że gra powstała w ogóle dlatego, że studiowałem finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc mnie to zainspirowało, żeby coś takiego wymyślić. Był też turniej tej gry z jakim klubem giełdowym, matematycznym, ale nie miałem potem od nich jakiejś informacji zwrotnej, na ile to było. Jak jesteście członkami tego klubu, to dajcie znać teraz, po 8 latach. Ja mam pytania, Łukasz, w takim razie do ciebie. Śmiało. 8 lat temu, ile miałeś lat? 20. Jak gra już była wydana, miałem 23 lata, czyli to było. Tak, 23. Czy ty posiadasz takie informacje, czy w takim razie byłeś wtedy, albo wciąż jesteś najmłodszym wydawcą? Nie, autorem. Autorem, no tak, autorem. Autorem wydanej gry. Tak. Nie wiem, chyba, a to, że rok wcześniej, chyba jak miałem 22 lata, chyba wyszły Szalone Małpy. Nie mam takich informacji, wątpię. Ale byłeś dosyć młodym. Byłem zdecydowanie chłopcem. Młodym chłopcem. Wciąż, studentem. Wciąż nie wyglądam jakoś bardzo staro, tak. No ale to, czyli, bo zasadniczo nie jest to małe wydawnictwo Rebel, czyli tak. Udało ci się dotrzeć do nich... Nie, ty bardzo młody, bez doświadczenia, twoje nazwisko nie jest jeszcze super głośne. Tak. Kanał też nie jest jeszcze aż tak super znany. Wciąż nagrywasz u siebie na kanapie. Tak. Mnie jeszcze w ogóle w twoim życiu nie ma. Nie. Jak to romantycznie brzmi. No i właśnie, i co? Ty sobie myślisz, ok, stworzę grę, bo studia ekonomiczne, bo fajnie. I teraz stworzyłem, fajnie, ograłem i teraz Rebel, telefon, dzwonię. Tak? No, napisałem maila na chyba takiego ogólnego maila Rebela wtedy. I wtedy w Rebelu to wyglądało, teraz wygląda to inaczej. Wtedy w Rebelu wyglądało to tak, że była jedna nadrzędna osoba zajmująca się wydawaniem ich własnych tytułów. Wydali wcześniej na pewno K2. Jeśli się nie mylę, to też Draco. Jeśli się nie mylę, to jeszcze jakieś gry. Ale... Czyli nas historycznie tak usytuowałeś w okolicach innych gier, żebyśmy też wiedzieli, kiedy to się wydarzyło. Tak, no jakby już ta działalność ich w tym momencie się rozwijała. Rebel już był największym wydawnictwem polskim? On był największym sklepem, jeśli się nie mylę. I wydawał, polonizował gry i zaczynał robić swoje własne tytuły autorskie. No i spotkałem, jakby udało mi się przez tego maila ogólnego dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za wydawanie nowych gier i udało mi się umówić z nią na spotkanie. I będąc w Gdańsku, po prostu przy okazji innego spotkania w Gdańsku pojechałem do ich siedziby, rozłożyliśmy grę na stoliku, prototyp papierowy, brzydki, zagraliśmy i już na tym pierwszym spotkaniu się gra spodobała. Spodobała się w takim sensie, że byliśmy już blisko wydawania, czy jeszcze dużo poprawek, zmian? Wtedy to wyglądało tak, że to Rebel wziął na siebie robienie developmentu bez mojego dużego udziału. Dzisiaj wiem, że oni działają inaczej. Ja osobiście wolę taką formę współpracy, w której jeżeli jest jakiś duży development, to autor jest zaangażowany. Wtedy oni po prostu wzięli tę grę, powiedzieli, że nam się podoba i po prostu będą ją sobie poprawiać, ogrywać, rozwijać. I to trochę trwało. Rzeczywiście to trochę trwało na różne sposoby. Jakby psuli tą grę, budowali od nowa, prawda? I ten development u nich trwał dosyć długo i był dosyć złożony. Bo ja 8 lat temu ta gra wyszła, ja nie wiem, czy ja nie pojechałem do nich może właśnie z 10 lat temu. O, czyli z 2 lata nad tym siedzieli jeszcze. Nie jestem 100% pewny, ale był to dość długi proces. I ta zmiana była duża? To była spora zmiana. Spore zmiany to były zasadniczo. Niektóre z mojej perspektywy autorskiej na plus, niektóre na minus, ale to jak wiadomo, jestem autorem, oni są wydawcą, więc bardzo często to w tym kontekście nie wiedzą, co robią. No i już potem, że tak powiem,
oczywiście podpisaliśmy umowę i tak dalej. Tak. Zostawiłeś im ten papierowy, tą papierową Zostawiłem wersję. Zostawiłem im tą papierową wersję. Gra w pewnym momencie zaczęła nabierać jakiegoś wyglądu, tak? Mhm. Jarosław, czyli Jarek Nocoń, rysował ilustracje. Mhm. No i w 2012 była premiera, oni się pojawili na Essen ze stoiskiem, mhm. z kilkoma grami, między innymi ja tam też byłem z nimi, pokazywać Merkuriusa. Kiedy ostatni raz grałeś w Merkuriusa? Dawno chyba, co? Bardzo dawno temu, no. Ale wszystko pamiętasz, jak działa? Tak, pamiętam. Czy dzisiaj byś coś bardzo poprawił, zmienił, czy zrobiłbyś tę grę od nowa? Czy uważasz, że tam wszystko działa tak, jak jest i byś zostawił? Dobre pytanie. Myślę, że nie ma takiej gry, patrząc wstecz, której bym czegoś tam nie zmienił. Mhm. Więc na pewno z takich rzeczy pozytywnych, tak? Z pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o tę grę, no to jeszcze zanim o samej mechanice, to pozytywne było samo doświadczenie. Mhm. Nie? Współpracy z dużym wydawcą, współpracy też właśnie przy okazji wyjazdu do Essen, premiery, mhm. więc jakby to było bardzo fajne, obserwować to z tej strony. W ogóle praca moja nad różnymi grami z różnymi wydawcami była bardzo często inna i w zależności od tego, jaki wydawca, jaki miał profil, kto tam po drugiej stronie stał. Mm-hmm. Więc to na plus lekcja pod kątem tego teraz prowadzenia wydawnictwa samemu. Jeśli chodzi o mechanikę, to nie mam teraz w głowie z takich konkretnych pomysłów, które by coś naprawiły. Mm-hmm. Przyznam szczerze, nie jest ta gra aż tak świeża w mojej głowie, żeby mm-hmm. to w tym momencie zrobić. Tak. Ale jest rzecz, która była, pamiętam, że była w moim prototypie i nie ma jej w tej grze, mhm. tak? Która mi się podobała bardziej osobiście, jak mhm. autorowi, więc gdybym pewnie znowu próbował coś takiego zaprojektować, to bym się uchwycił tego pomysłu, który na jakimś etapie rozwoju gdzieś tam odpadł. Ale czy rozważasz kiedyś może powrót Merkurius 2? Nie, raczej nie. Czy tego zużył? Nie, raczej nie. Jakby ta kwestia tego, że ta gra jest tutaj oparta o ten mechanizm giełdowy, tak? Mhm. Tak w 100%, myślę, że w tym momencie gry ekonomiczne mają często ten mechanizm giełdowy, który jest ważnym elementem mechaniki, ale jest on opatrzony bardzo często czymś dużo szerszym dookoła. Tak. Albo jest gdzieś z boku gry całej, tak. prawda? Nie jest to poświęcenie całej gry na to, prawda? Bo mhm. jakby ostatecznie w Merkuriusie trzeba komuś wytłumaczyć. W sensie we Merkuriusie mówi, że choć zagramy w giełdę, tak. i ktoś musi rzeczywiście poczuć ten smak pieniądza, mm-hmm. prawda, który będzie tutaj mnożył, tak. żeby chcieć w to zagrać. Mm-hmm. A ten smak, ta emocje związane z giełdą mogą być często przy okazji jakiegoś innego mechanizmu. Tak. Więc są tutaj rzeczy, które byłbym w stanie przenieść i wpisać w coś innego. Ja wciąż bronię Merkuriusa i myślę, że po prostu to prawda, on jest po prostu krótszą wersją takiej Eurogry. To nie jest mm-hmm. kolos, nie? Po prostu tak. siadamy do tego pudełkowo 60 minut, ale mm-hmm. może być nawet krócej. Pytanie mam do Ciebie też, Łukasz, a propos tego, w jaki sposób w ogóle siadasz do tworzenia gry. Mm-hmm. Bo kiedyś może wyglądało to inaczej, może tak. dzisiaj wygląda to inaczej. Jest to dużo papierkowej roboty, wycinania, testowania. Jak wygląda też development i tak dalej? No bo też zanim mm-hmm. zaniosłeś im, to pewien development był też po Twojej stronie. Więc tak. jak robiłeś Merkuriusa wcześniej w kontekście, jak robisz gry dzisiaj? Mm-hmm. Okej, okay. No na pewno to jest też ciekawe pytanie, bo Merkurius jest jedną, pomimo tego, że przed nim były gry, mm-hmm. to wciąż jest to, tak bym powiedział, pierwszy duży okres mojego projektowania gier, który był taki, że jakiś jest pomysł, tak? I od razu się go chwytam i tam i robię. I zazwyczaj siedziałem z tym pomysłem długo. Dużo gier moich pokazywałem wydawcom na początku mojego drogi z projektowaniem. Mniej wtedy było osób, które projektują gry, mhm. myślę. Wydawcy też byli mniejsi i nawet czasami łatwiej było usiąść z takim wydawcą na konwencie i pokazać im parę gier, mm-hmm. Prawda, złapać tam kogoś z kuźni gier wtedy jeszcze, z Rebela, a potem z mm-hmm. Egmontu, z innych wydawnictw. Dzisiaj staram się myśleć szybciej o odczuciach graczy, doświadczeniu, jakie gracz będzie miał grając w tą grę. I nawet jeżeli mój pomysł w mojej głowie mi się wydaje być fajny, to mhm. od razu, zanim go jeszcze przeleję na papier w takiej formie, jakiej mi się on wydaje, to myślę, mhm. jakie emocje on będzie niósł graczu. Nie? I na tej podstawie więcej rozmowy jest ze sobą, mhm. prawda? Czyli wyobraźni twórczej. Tak, więcej wyobraźni twórczej. W Merkuriusie było tak, że był pomysł, który był fajny, ale nie myślałem o nim za dużo, po prostu od razu rozrysowałem, jak to ma wyglądać, zrobiłem prototyp. Podpaliłeś się trochę. Podpaliłem się i było po prostu dużo walki o to, żeby ten prototyp działał fajnie. Mhm.
Bez takiej spojrzenia z lotu ptaka. Mhm. Czyli, czyli wtedy pewnie zakładam z tego, co mówisz, dużo trudniej byłoby wyrzucić ci na przykład cały projekt do kosza i stworzyć go od nowa. Na pewno tak. To by było na pewno trudniejsze, żeby go po prostu zostawić. Aczkolwiek też, też na mniejszym etapie gotowości przychodziłem do wydawcy. To też mnie nauczyło tego, że wydawca zazwyczaj powie nie. Prawda? Że jakby byłem w stanie pójść do wydawcy z grom, co do której dzisiaj to byłby bardzo duży wstyd dla mnie. Pójść na z grom na takim etapie gotowości albo tak przemyślaną jako autor. Później gdzieś tam to rozwijało się, prawda? Więc... No, bo też pewnie Mercurius był robiony troszeczkę z inną perspektywą, tworzony przez ciebie niż dzisiaj gry. Dzisiaj gry, które tworzysz, dążysz do tego, żeby je wydać i będą przez nas poprawiane, rozwijane i tak dalej. Tutaj nie wiesz, czy to po prostu nie zniknie w śmietniku, czy ujrzy światło dzienne. Ale dzisiaj tak samo mam. W sensie dzisiaj też tak mam, że jeżeli projektuję, to nie mam przekonania, że ta gra wewnątrz, że ta gra mi się ostatecznie spodoba i potem w firmie się ostatecznie spodoba, ale na pewno... Nie skakuję tak szybko w pomysł, jak wtedy byłem w stanie wskoczyć w pomysł, który po prostu był, prawda? Bo jest półtorej godziny nudny wykład, mało interesujący wykład na ekonomii i myślę, że zrobić... To gra o giełdzie, dobra, i siadam do zeszytu, nie? A jak się robi grę w jakby te dwa światy, nie? Czyli ty bez wydawnictwa, bez dużej firmy, siedzisz po prostu w domu z kredkami i papierem versus dzisiaj... Ten też kolos tutaj, który został przez ciebie stworzony dokładnie. Wiesz co, pierwszy etap nie różni się. Ja się nie nauczyłem bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o jakieś takie efektywne robienie prototypów. Troszeczkę. Na pewno wtedy mi zajmowało więcej czasu i byłem w stanie dłużej posiedzieć nad czymś, zanim zagrałem. Dzisiaj na przykład szybciej jestem w stanie zrobić sam sobie 10 brzydkich kart, usiąść, gra, na którą teraz pracuję, tak wygląda, że zrobiłem sam sobie 10 kart, tam czy kilkanaście i zagrałem sam ze sobą, udając bardzo duże rzeczy i to była szybka myśl, że o, to działa. Ale mam poszedłem z nią do przodu i jest fajnie, ale też są inne projekty, gdzie zrobię i mówię, to chyba działa, potem kolejny krok, no nie, to nie działa mi, albo inaczej, nie mam odpowiedzi na pewne rzeczy, nie idę dalej. Rozumiem. Więc to w tym kontekście było, a wtedy robiłem ten prototyp tak, że naprawdę było dużo czasu, zanim usiądę do pierwszej rozgrywki z żywym człowiekiem i już jestem ja i on, jesteśmy emocjonalnie nastawieni, że ta gra musi iść do przodu. Czy jak robiłeś Mercuriusa, to robiłeś go z myślą, no to jest moja pierwsza z 10 gier, a później otworzę wydawnictwo i jestem po prostu na początku tej drogi, czy sobie myślałeś, no studiuję ekonomię, zrobiłem jakąś grę, fajnie, ale zasadniczo to ja będę robił zupełnie coś innego w życiu. Nie, no na pewno tak myślałem. Nie wiedziałem wtedy, co chcę robić w życiu, ale na pewno nie było w ogóle myśli o tym, żeby być autorem zawodowo, realnej, albo inaczej, to było w sferze takich marzeń, o których nie można było realnie bardzo myśleć, prawda? Czy to było w takiej sferze takiego podpalenia się i potem od razu to było szybko gaszone i potem znowu podpalenie się i gaszone i tak... I takie... jak Mercurius został wydany, to co, miałeś ochotę go po prostu postawić w gablotce i to był twój projekt życia, jeżeli chodzi o gry planszowe? Nie, i od razu... Może już do tego nie wrócisz. No, nie? Działałem od razu z kolejnymi grami. Tak jak mówiłem, gdy to leżało, gdy to leżało u wydawcy, to ja wymyślałem inne gry, nawet Rebelowi chyba później coś jeszcze pokazywałem. Nie jestem przekonany co i kiedy dokładnie, ale od razu robiłem kolejne gry, więc motywacja, pomimo tego, że w sercu było od razu takie nadzieje, że będę z tego może żył kiedyś, to motywacją na pewno było to, że po prostu te pomysły gdzieś tam z tyłu głowy się kołatały i trzeba było coś zrobić z tym, w moim wypadku. Czyli w przypadku takiego młodego autora, studenta, czy pieniądze odgrywają ważną rolę i czy nie byłeś tak, że no muszę coś stworzyć, bo jest światło w lodówce? Ja miałem na tyle komfortową sytuację w ogóle w moim życiu, że byłem w stanie dosyć długo żyjąc na takim poziomie życia, jakim żyłem, nie studenckim. Studenckim, prawda? I nawet potem delikatnym po studiach nawet poświęcić dużo czasu na projektowanie gier, które nie miało dużych perspektyw finansowych. Co w przypadku wielu osób nie jest możliwe, ale na przykład właśnie przy okazji studiów, no to da się to połączyć, prawda? Że jeżeli nie mam aż tyle czasu, żeby pracować, ale mam tyle czasu, żeby coś rozwijać, no to dla mnie to była jedna z rzeczy, którą miałem tyle czasu, żeby coś rozwijać. Dlatego to jest chyba też trudny zawód i ciężko zostać projektantem gier planszowych, tworzyć gry, bo musisz dużo czasu w swoim życiu poświęcić na to, że po prostu będziesz coś tworzył, a niekoniecznie jeszcze na tym zarabiał.
Zdecydowanie. No, zdecydowanie. Więc dlatego w większości w ogóle osób na świecie to robi. Mm. Ludzie to robią przy okazji czegoś, mm. prawda? Albo zaczęli robić wtedy, kiedy i tak dużo czasu mieli, bo na przykład i tak studiowali. Na przykład. Więc, no. więc to robi się to często przy okazji czegoś. No dzisiaj jakbyś miał od zera. Nie jesteś w świecie planszówkowym w ogóle. Masz trójkę dzieci, miałbyś od zera teraz zacząć wchodzić w branżę. Teraz. No to no było chance. Bardzo, bardzo, bardzo trudne. Tak. Podziwiam tych, którzy się na to decydują. Na pewno, jeszcze myśląc, wracając do Merkuriusa, to jeszcze mam taką myśl, że przypomniało mi się, że dzięki temu projektowi udało mi się też zawiązać całkiem fajne znajomości z osobami w branży. Mhm. Już na etapie tego projektu miałem mocną pomoc na przykład ze strony Adama Kałuży, który wtedy mhm. zrobił Draco i K2 i potem też jakieś mhm. kolejne gry, ale też Przemka Wojtkowiaka, który ze mną też to testował. Na przykład. A jeszcze wtedy nie był członkiem zespołu Rebela. Przemek Wojtkowiak? No nie. A wtedy to jeszcze robił nic zupełnie swoje rzeczy. Nic zupełnie w tym temacie, więc mhm. grał dużo w gry planszowe, po prawda? Prostu. Nie wiem, wiem, że tam już powolutku, bo on mhm. teraz też sam projektuje gry, coś tam do szuflady też robił sobie, mhm. tak jak to się czasami mówi, nic takiego na poważnie nie robił, ale był mhm. dobrym testerem wtedy bardzo mhm. I to też było bardzo, bardzo pomocne, żeby na przykład Merkuriusa popchnąć, nie? Gdzieś tam do przodu. To było zarówno te kontakty z wydawcami wtedy i kontakty z osobami w tym świecie planszówkowym bardzo mocno popchnęły mnie mentalnie do przodu. Mhm. Rozgadaliśmy się trochę o Merkuriusie. Zrobiłeś mi smaka, Łukasz, ogromnego. Zagrałby w Merkuriusa teraz. W sensie, fajne jest to, że ta gra, na pewnym plusem jest to, że jej oprawa graficzna, moim zdaniem, że tak powiem, jest wciąż na poziomie. Mhm. Nie, że te karty ilustracje narysowane wystarczą, przez Jarka Noconia są na poziomie, to nie jest coś, co się jakoś bardzo zestarzało. Wciąż ładniejsza niż wiele gier. Ale tak jak mówię, to nie mówimy o tym w kontekście jakiejś reklamy, nie wiem, czy jesteś w stanie gdzieś to znaleźć w tym Merkuriusa. To jest biały kruk. Biały kruk. I to jest jedyny egzemplarz, który ja osobiście mam w tym momencie w domu, więc też nie jestem w stanie go oddać nikomu. Znaczy, no, mogę go oddać, ale wolałbym go zachować jako gablotce. W gablotce na konkretnej półce. Czyli pogramy Merkuriusa, obiecujesz. Obiecuję, że spróbuję. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, może was niekoniecznie odpowiadając w konkursach regresywnych. Wtórnych, o matko jedyna. W konkursach wtórnych, niekoniecznie w ramach konkursów wtórnych, ale w ogóle może was interesuje. Pewnie opowiemy w przyszłości o siedmiu cudach, o siedmiu dniach Westerplatte, mhm. O Nehemiaszu. O Nehemiaszu chętnie. O grach, które cztery gry mam wydane w Egmoncie. Tak. W tej serii Dobra gra w dobrej cenie. Mhm. Więc może was coś konkretnego interesuje. Jest tak? Król i Zabójcy. No, oczywiście, jest Król i Zabójcy, są jeszcze Szalone Małpy. Tak. Więc może was coś konkretnego interesuje w kontekście tych wspominek autorskich, tak? Więc śmiało piszcie, a my będziemy starali się gdzieś tam, myśląc o tym, rozmawiać, zastanawiać się i też może jakieś wam przy okazji porady w kontekście bycia autorami albo w ogóle tego rynku rzucać. Bardzo dobrze. Oglądałeś coś ciekawego ostatnio jeszcze, Łukasz? Polecam wszystkim, którzy lubią bardzo specyficzne poczucie humoru, sprawdzić sobie Mike Tyson Mysteries. Nic więcej nie powiem. A kreskówka, w której główną postacią jest Mike Tyson i jego zespół pomocników. On sam podkłada głos. Pod siebie. Bardzo głupkowate. Bardzo głupkowate. A ja z żoną po raz pierwszy od lockdownu poszliśmy do kina. Fizycznego kina. Poszliśmy. Nie wszystkie są otwarte. Jest Tenet już czy nie? Słucham? Jest Tenet już? Nie, jeszcze nie. Tenet, nie, chyba nie. Ale ciekawe jest to, że są filmy nowości. Tak. Niektóre. Takie, które były na początku 2020 roku. O. Ale jest też kilka takich po prostu filmów, które były dobre i wróciły do kina, żeby było co oglądać. Joker na przykład leci. O. W multikinie. Mhm. Albo jakieś tam inne. Star Warsy jakieś lecą w multikinie? Star Warsy 9? Chyba jo. Chyba tak, więc po prostu nawet jak odpalisz sobie stronę multikina, to pojawia się taka reklama, możesz ją szybko zamknąć, ale taka reklama, gdzie możesz zaznaczyć, co byś chętnie obejrzał w multikinie. I oni multikina pewnie... może wyciągnąć taśmy. Dokładnie tak, że to się robi powoli, z multikina robi się taki... VOD. Dokładnie. I oczywiście oni po prostu czekają na premiery, nawet tam chyba czytam informację, że niektóre filmy nie wyrobiły się, czy oni nie dostali jeszcze tych filmów, dlatego niektórych kin nie otwierają, bo no, nie mają tych premier. Ale byliśmy i obejrzałem film bardzo fajny z moją żoną. Ona sama go wybrała. Horror. Moja żona chciała się trochę przestraszyć.
który nazywa się Niewidzialny Człowiek. Jakoś tak, Invisible Man. Chyba coś w tym stylu. Jak sobie wejdziecie, to od razu to znajdziecie. Nie będę spoilował, ale no, w sensie jest bardzo fajną aktorką, którą też kojarzę z serialu, który oglądaliśmy z moją żoną na Netflixie. Podręczna. Nie, ty chyba też nie oglądałeś, ale naprawdę... Czyli polecasz. Jak chcecie się bać, to Invisible Man. Mhm. Ja nie chcę się bać w ogóle. Ja lubię się śmiać z Mikeem Timesonem i jego przyjaciółmi, którzy rozwiązują zagadki tego świata przemocy. No i każdy ma coś swojego. Na razie. Hej.